Toska to trzyaktowa opera Pucciniego, która opowiada historię słynnej rzymskiej śpiewaczki i malarza w 1800 roku, kiedy ważą się losy Włoch. Już niedługo w Operze Wrocławskiej odbędzie się premiera sztuki wyreżyserowana przez artystę światowej sławy. To była radykalna sztuka napisana dla największej aktorki swoich czasów, czyli dla Sary Bernhardt, i opowiada o tym, jak wojska napoleońskie chciały wprowadzić, reżim Napoleona chciał wprowadzić ideały rewolucji francuskiej, czyli braterstwo, równość i wolność. I do jakiego stopnia państwo kościelne się temu opierało. I wydaje mi się, że ta Republika Rzymska, która trwała tylko rok, a Toska się dzieje na przełomie właśnie upadku jednego reżimu i wprowadzenia z powrotem rządów papieskich. Ze względu na sytuację polityczną w kraju i na świecie, Toska zdaje się opowiadać historię bardzo aktualną, a co za tym idzie, wciągać widza bardziej niż opowieść, której nie można odnieść do rzeczywistości. Wydaje mi się, że w dobie Me Too, w dobie szczególnie w Polsce, ale to obserwuję jako Brytyjczyk, widząc debatę tego, do jakiego stopnia Kościół powinien być zaangażowany w politykę, do jakiego stopnia państwo powinno być świeckie albo nie, cały konflikt wewnętrzny, nie dotyczący miłości i romansu, tylko dotyczący właśnie sytuacji politycznej w Tosce, wydaje mi się, że nabrał w ogóle znaczenia, którego nie byłoby 20 lat temu. Najważniejsza w tym wszystkim jest sytuacja polityczna, która w zależności od kontekstu nabiera nowych znaczeń. Dzisiaj my wszyscy się generalnie zgadzamy z ideałami rewolucji francuskiej. Ja nie mówię o formie, w jakiej ona została przeprowadzona, ale o tym, że naprawdę jesteśmy równi i liberalizm i demokracja, którą zawdzięczamy rewolucji francuskiej, jest gdzieś tam motywem przewodnim naszego świata. A drugim aspektem jest to, że dwie centralne postacie, czyli najsłynniejszy malarz swojej epoki i najsłynniejsza diva swojej epoki, padają ofiarami totalitarnego systemu, który oparty jest na ludobójstwie, na zabijaniu oponentów u wrót Watykanu w imieniu właśnie państwa kościelnego. W Tosce wystąpią światowe sławy, których obecność gwarantuje ciekawy odbiór. I'm really happy that it's my first time in Wrocław. Jestem bardzo szczęśliwy. Jestem pierwszy raz we Wrocławiu w tym wspaniałym teatrze. Gramy z moimi wspaniałymi kolegami piękną i znaną operę Toskę pod batutą maestro Bassema Akiki. Mamy nadzieję, że publiczności będzie się podobać. And I hope the audience will enjoy our performances. Premiera Toski odbędzie się 27 i 28 sierpnia w Operze Wrocławskiej. Echo 24, Agata Sibilak.